jak mi rozbili drzwi, mnie zabrali, załadowali do samochodu. Zawieźli mnie na Kinickiego. A już wszyscy wiedzieli, co się stało, bo ten jeden milicjant mówi, a przyjechał ten cwaniak. No i zaraz do biura tam. Kartka do wypisania, podpisać. A co to jest? Decyzja jakaś o tym o internowaniu, a kto to jeszcze wiedział, że to jakieś internowanie? Ja tego nie podpisuję, bo nie wiem, co to jest. Okularów nie mam, nie daliście mi wziąć okularów. Także jeszcze jakoś zdobyły się na te siły, że nie bałem się, bo to jednak człowiek strach ma. Nie podpisuję. Na dół z nim, nie? Ten policjant mówi. Milicjant, przepraszam. Na dół do tego, do aresztu. Ja patrzę, pełniuszko już tam ludzi. Pełniuszko i znajomych tych wszystkich, nie patrzę. Ale po małej chwili nie zdążyłem jeszcze ani tam wszystkich się zapoznać, wychodzić. Załadowali nas do trzech suk i jechali. My jechali. To w mojej suce, a ja w tej koszulce. To jechał jeszcze ten Czeczot, ten artysta, jak to tam nazywał, profesor Pańko, też figura. Dwie kobiety jechały. Jeszcze tam kilka, no także pełna suka była nas, ale tych wszystkich nie ma, no jak to można było to rozprowadzać. I teraz co? Gdzie nas wiedzą, nie wiadomo. Ale kierowcy, bo ja nie jestem kierowcą, wiedziałem, ale kierowcy wiedzieli, jedziemy tu, o kule, mówią, jedziemy na Czechosłowację, bo to znaczy nie, na Czechosłowację. No jechali, przyjechaliśmy chyba gdzieś ko drugi, czy o któryś, czy trzecia to była, w nocy do Jastrzębia-Zdroju. Szerokiej, przepraszam. No. Do Jastrzębia-Szerokiej wychodzić. Wychodzimy z tych suków, a tu już cały rząd ludzi stoi. Tych internowanych, nie? Ale w tym czasie jeszcze jak ja w tej suce byliśmy zimno, no to Pańko był w kożuchu, nie? Święte pamięci Pańko. Dał mi sweter, nie? No to już się dobrze czułem, bo to jednak było, bo mróz był naprawdę straszny, nie? No i chyba tam jakieś pół godziny czekali na dworze i dopiero nas zaprowadzili do tych baraków, do celi, pozamykali w celach. No cela taka mała była, nie wiem, chyba 2 metry na 2 może, a tam było 12 łóżek, piętrowe łóżka. To tak, żeśmy ledwo chodzili tylko. I to, żeśmy byli, no to tak, żeśmy tam posiedzieli i wszystkich rozdawali do rada, co to będzie, nie? No i żeśmy sobie adresy podpisywali, gdzie kto jest, gdzie kto tego jest i żeśmy to tak chowali, tak, ale takie trybszy.